może tkwić w jakiejś traumie przodków, tkwi po prostu w tym, co się wydarzyło lub wydarzyło w łonie matki lub przy porodzie. My to teraz wiemy, tak? Z totalnej biologii i tak dalej. Te wszystkie holistyczne metody się łączą. I tutaj homeopatia mówi dokładnie o tym samym. Zaburzony jest stan pacjenta, taki głęboki. I zrozumienie tego stanu bardzo się Państwu przyda też przy leczeniu ostrych chorób, takich jak jakieś grypy, przeziębienia, czy jakieś kolki, zapalenia uszu. Bo homeopatia radzi sobie doskonale z wszystkimi przewlekłymi chorobami, ale ten stan zawsze musimy uchwycić. Tak samo jak będę omawiać apteczkę homeopatyczną pierwszej pomocy, to pokażę Państwu, że to też musi się stan zgadzać pacjenta. My leczymy stan, nigdy nie chorobę, nigdy nie objaw, nigdy nie diagnozę, nigdy nie badania laboratoryjne. My leczymy stan pacjenta, taki całościowy, psychofizyczny, tak, w jakim on jest stanie. I mamy leki w homeopatii z roślin, minerałów i zwierząt. I ja to tak rozumiem, trudno wytłumaczyć, bo to jakby całkiem nowy paradygmat jest, tak? Jakby nowej epoki, tej epoki wodnika. Ten stary paradygmat w medycynie i nie tylko jest taki materialistyczny. A tutaj się epoki zmieniają i jesteśmy w nowym paradygmacie. Wchodzi nowy paradygmat też do medycyny, tak? Czyli coraz więcej osób zaczyna widzieć, że nie chodzi tylko o tą materię, że ta energia, informacja jest nadrzędna nad tą materią. Zgadzacie się Państwo? Jest coś w tym, prawda? Jak ja rozumiem tą homeopatię, która jest informacją? Bo lek homeopatyczny jest tak rozcieńczony, że tam nie ma w ogóle materii. Nie ma materii, jest tylko informacja. Informacja na nośniku. Tym nośnikiem są granulki cukrowe. Najczęściej. Może być alkohol, może być woda, wszystko jedno. To tak jak... I teraz leczymy, można powiedzieć, informacją. Czyli tak jak psychoterapią, prawda? Jest też informacja? Informacja, tak? Psychoterapii. Tam nie ma fizyczności w leczeniu tej tabletki, tej materii, która leczy. Tak samo w leczenie kolorami. Czy muzykoterapia? Tam jest wszystko wibracja, energia, fala, prawda? Czy kolor? Kolor też jest odpowiednią energią, informacją, wibracją, długością fali. Zgadzacie się? Kolor, fala jako kolor. Naniesiona znowu na nośnik, czyli na jakiś papier, dajmy na to. Tak samo muzykoterapia, muzyka, która leczy, jest energią, falą, informacją, która jest naniesiona na jakąś płytę, tak? To tak i tak dalej, i tak dalej. Jakieś gongi mamy, no to też jest fala, tak? Wibracja, znowu dźwięk. I tak samo w homeopatii mamy po prostu tą informację. Tylko ta informacja musi być, no tak jak w psychoterapii, czy muzykoterapii, czy leczeniem kolorami, musi być trafiona, prawda? Nie można jedną muzyką, jednym kolorem wszystkich. Tak samo w homeopatii musi być to trafione, dobrane, dokładnie musi być uchwycone, o co chodzi. Lek homeopatyczny jest jednocześnie jakby diagnozą i lekiem, tym środkiem, który leczy. Możemy nie mówić, że to jest lek, bo lek się kojarzy z chemicznym, tak? Możemy mówić, że to jest środek, że to jest informacja, remedium, mówimy. No na razie są te leki w aptekach, ale nie ma problemu teraz, żeby... Powiem Państwu, taki przypadek, moja przyjaciółka uszkodziła sobie kolano poważnie i miała tylko dojść do domu po arnikę, która leczy takie urazy. I ona pomyślała o tej arnice i już poczuła, jak ten ból się zmniejsza. Naprawdę, powiem Państwu potem o próbach lekowych, jak dawniej robiono próby lekowe, a jak się teraz robi, nie tak namacalnie, biorąc ten lek homeopatyczny, tylko się robi, zaczęto robić próby medytacyjne, czyli wystarczyło myśleć o tym leku. To jest tak jakby dusza tego leku, tak jak szamani, wiecie, szli pod ducha tego leku, tej rośliny, która uleczy tego pacjenta, który ma takie demony, taką potrzebę takiego leku, tak? To chodzi o coś głębiej, zagłębienie się w jakąś coś duchowego, coś niematerialnego. Dotarcie gdzieś głębiej. I teraz
mogą sobie Państwo wyobrazić, że jakiś pacjent potrzebuje leku z ptaka. Leczymy, zasadą homeopatii jest podobne, leczy podobne. Tak? Czyli jeżeli pszczoła nas urządli i my puchniemy, no to lekiem homeopatycznym będzie jakby taką odtrutką lek z pszczoły, tak? Apis mellifica. I to bardziej izopatia będzie, czyli tym samym jakby wtedy leczymy. Ale zasadą homeopatii jest podobne, leczy podobne, czyli powiedzmy, że osa nas urządli, a my podamy lek z pszczoły i ta opuchlizna nawet się nie pojawi, tak? To tak samo jak w hipnozie. Jeżeli pacjent zahipnotyzowany w głębokiej hipnozie, powiemy mu, że ten długopis jest rozgrzany do czerwoności i temu pacjentowi zahipnotyzowanemu dotkniemy go, jego skóry, to powstanie pęcherz oparzeniowy, tak jakby to rzeczywiście był rozgrzany do czerwoności. Rozumiecie Państwo? Czyli znowu informacja jest nadrzędna nad materią. I teraz lek homeopatyczny jest jakby, działa odwrotnie, czyli jeżeli ja się faktycznie oparzę takim czymś bardzo gorącym i wezmę zaraz lek, na przykład kantarys na oparzenia, to mi nie powstanie ten pęcherz. Rozumiecie Państwo? Po prostu informacja w tą stronę lub w tą stronę nadrzędna nad materią, tak? I jeżeli mam pacjenta, który, weźmy tą apis mellifica, czyli tą pszczołę, jeżeli ja potrafię złagodzić mu ten obrzęk, który wystąpił po urządleniu osy pszczoły szerszenia, ale i przyjdzie do mnie pacjent, który ma zapalenie stawów i te stawy ma obrzęknięte, czerwone, z poprawą przez zimne okłady czy zimną wodę, takie piekące, piekąco kujące bóle i on mnie opisze, no tak jakby panią osa czy pszczoła urządliła, to jest taki ból, tak? To ten lek z pszczoły, apis mellifica, wyleczy mu to zapalenie stawów, które nawet trwało od 20 lat, tak? Tylko tu mamy tą holistykę, podobne leczy podobne. To jest jego stan, on jest w stan apis, jest i też ta psychika będzie się zgadzać, bo każdy lek dobrze poznany ma około 20 tysięcy objawów. I tysiące objawów psychicznych, tak, czy setki będzie miał, różne lęki i tak dalej. I ten pacjent, to się też będzie zgadzało tego pacjenta, jak ja zacznę czytać o apisie, on będzie gorący, ciągle otwierał okna, on będzie zazdrosny, będzie ta cała psychika i fizyczność się zgadzała z opisem tego leku. A opis takiego leku to jest, to może być jedna książeczka, taka dosyć no, średniej grubości. I tam ja wszystko znajdę. O czymkolwiek bym mówił, nawet o snach, to te sny będą też dokładnie takie, jak my wiemy, że jest w tym leku apis mellifica. Jeżeli ja będę chciała mu przewlekłe zapalenie stawów wyleczyć. W tej apteczce pierwszej pomocy tak nie wchodzimy głęboko. Nie musimy. Jeżeli ktoś jest uczulony na jad błonkoskrzydłych i powinien mieć ze sobą po prostu ten apis 200 i on może uratować mu życie. I tam nie zagłębiamy się. Ktoś by się dusił, bo połknąłby pszczołę czy osę i tu puchł, gardło mu puchło, mógłby się udusić. No oczywiście wzywamy karetkę, zawsze mówię, ale jeżeli mamy przy sobie, możemy temu pacjentowi podać te 3 granulki czy 1 granulkę pod język, czy gdziekolwiek tutaj do jamy ustnej. I właśnie natychmiast jest reakcja najczęściej, tak? Mówię, nie ma w medycynie nic na 100% nigdy, więc mówię zawsze jakiś, no, wezwać to pogotowie, jak zwykle, ale no, najczęściej jest ta reakcja natychmiastowa. Im ostrzejszy stan, tym szybsza jest reakcja tak naprawdę. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy pacjenta, który potrzebuje leku z ptaka. Mamy w homeopatii leki z ptaków. To od jakichś 10 lat dopiero jest odkrywane, bo mieliśmy może jednego ptaka, jednego węża przez 150 lat, jednego pająka. Nagle homeopaci zaczęli się zastanawiać, a dlaczego akurat ktoś 150-200 lat temu zrobił z tarantuli albo lek z pająka, a mamy przecież inne pająki. A to taki piękny lek, który leczy tyle ciężkich chorób. I zaczęli robić inne i testować i badać te leki inne. I mamy teraz masę pająków, masę węży, wchodzą leki z ryb. Odkrywana jest ta homeopatia dopiero tak naprawdę. Ja od 5 lat czy 6 może znam, wiem o co chodzi z lekami ptasimi i mogę szybko rozpoznać
jak pacjent wchodzi i zaczyna wywiad, czy nawet jak wchodzi, że to jest lek, potrzebuje leku z jakiegoś ptaka i potem muszę dojść do tego, jaki to jest ptak. I tutaj trochę Państwu o tych ptakach więcej dzisiaj opowiem. I dlatego chciałam Państwa zapytać, jeżeli Państwo byście sobie wyobrazili, że jesteście tym ptakiem w takiej swojej głębokiej naturze, albo widzicie świat oczami ptaka, jeżeli byście potrzebowali właśnie taki pacjent leku z ptaka, jakie on by miał objawy fizyczne, psychiczne, jakie by miał odczucia, marzenia, jaką by miał energię, jakie by miał potrzeby, jaki on po prostu by był cały. Taki pacjent... Chcę być wolny. Proszę? Tak, chcę być wolny. Chcę być wolny, dokładnie. Podróżuję. Proszę? Podróżuję. Podróżuję. Tak. Lekki, prawdy. Lekki. Temat lekkości jest, tak, ja to wszystko... Tak, lekkość. Uważny. Uważny, dokładnie. Ptaki są uważne, tak, precyzja jest, prawda? Dokładnie. Co jeszcze? Jakie są ptaki? Ich natura. Kolorowe. Ważne kolory, dokładnie. Bardzo ważne kolory są w tematach leków ptasich. Co jeszcze? Wytrwały. Tego tam nie mamy chyba jeszcze zapisane. Pedantyczne, tak. One są bardzo drobiazgowe, są bardzo dobrymi pracownikami, bardzo dokładnymi. Zobaczą z daleka, że tamten nie, u pani ten obraz jest w gabinecie nierówno odrobinę, powiedzą mi, nie? Skrytykują. Proszę? Nie słyszę, bo pojedynczo. Śpiewają, tak. Śpiew będzie bardzo ważny, zwłaszcza u tych... Też są płochliwe. Tak, tak. Delikatne. Proszę? Delikatne. Delikatność. Tak, te osoby... Tak. Muszą być w nieograniczonej przestrzeni. Tak, czyli mogą mieć... Co taki pacjent powie? Że ja tu w bloku się czuję jak w klatce, ja nie mogę, ja jedę na wieś i ja nie mam zaparć tam. A tu się męczę. A czy ja na przykład się nie męczę w bloku, mieszkam w bloku, się czuję przytulnie, tak? Rozumiecie Państwo? My myślimy, że... Wędruje też, nie? Wędrowanie, tak. Chęć podróży. Coś jeszcze? Pary się łączą. W pary się łączą, tak. Rodzina jest bardzo ważna i są bardzo dobrymi rodzicami. Zgadzacie się? Pacjentka powiedziała, że ona, w ogóle ptaki są bardzo radosne. Lubią, tak jak ssaki. Węże takie nie będą, prawda? Gady, nie? Taka radość. A ptaki są radosne. Lubią właśnie czerpać życia. Lubią, no właśnie tą radość życia, podróżowanie. Odpowiedzialne są bardzo w momencie, kiedy mają właśnie tą rodzinę, opieka nad... Oni wszystko zostawią, całe to życie towarzyskie, jak im się urodzi dziecko, to pacjentka powiedziała, że właśnie skończyły się imprezy, nie? I teraz ona się była bardzo skupiona. I tak jak powiedzieliście, taka płochliwość, czyli pacjent będzie, to jest generalnie w królestwie zwierząt będziemy mieć, ale u ptaków też to będzie bardzo mocno wyrażone, że pacjentka powie, czy pacjent na przykład... Będzie ten przypadek nawet, ja wam przeczytam cały wywiad. Budziłem się, budzę się, bardzo źle śpię, budzę się co godzinę i słyszę każdy obcy dźwięk. Czujecie to? Bo u zwierząt, w królestwie zwierząt chodzi o przetrwanie i co chwilę ktoś nam zagraża. Minerał nie będzie tego miał, tak? Kamień, jakiś minerał, tak? Mamy leki mineralne, jakaś fosfor, siarka. Jakiś ametyst, tak? No, kamień będzie miał inne widzenie świata, inne odczuwanie. Tak samo roślina. U roślin tematem jest wrażliwość i reagowanie. O, jaka pogoda, o, źle się czuję, bo ta pogoda jest taka depresyjna, od razu pochmurna, to ja mi tak jest od razu gorzej, tak? Jest reagowanie, jest wrażliwość u roślin tematem głównym. U minerałów jest struktura. Rozumiecie Państwo, jak na przykład sól kuchenna, jest ogromny lek w homeopatii natrium muriaticum i tam jest struktura, tak? I pacjent będzie się ubierał, kratka, paski na przykład, ta struktura będzie ważna, struktura jako praca, jako rodzina, ale będzie patrzył, że on buduje pewną strukturę
i przyjdzie, jeżeli zaburzy, będzie cierpiał, będzie chorował, przyjdzie, bo została zaburzona jego struktura i ma stres przez to. A u zwierząt będzie przetrwanie, tak? Albo pacjent przyjdzie na przykład dlatego, że zwierzęcy, dlatego że coś na przykład z łysieniem plackowatym, ponieważ atrakcyjność jest u zwierząt bardzo ważna. Bo od tego też zależy przetrwanie, tak? Czy ja mam sierść piękną, lśniącą i jestem atrakcyjna do, nie wiem, rozrodu, tak? Czy po prostu u zwierząt to jest jeden z elementów przetrwania, przedłużenia gatunku, żeby być atrakcyjnym. Tak, i ta puchliwość, że pacjent będzie po prostu się bał, będzie w ogóle się bał, na przykład pacjentka, którą też zobaczycie na wideo, z ciężką depresją, która przyszła, mówiła, że ona zakrywała żaluzję. Bardzo musiała mieć, tak jakby się bała wtargnięcia, tak jakby się bała świata, bała się wszystkiego. Rozumiecie? Nie czuje się, ciągła czujność taka, ojej, taka mały dźwięk, ja już podskakuję, tak? Taka nadwrażliwość. Bo choroba tkwi właśnie w tej nadwrażliwości i lek homeopatyczny niweluje, likwiduje tą nadwrażliwość. Lek homeopatyczny likwiduje złudzenie, bo mówimy w homeopatii, że choroba jest złudzeniem. I jeżeli ja mam przed sobą taką pacjentkę i widzę, że ona potrzebuje leku z ptaka i wiem, z jakiego konkretnie ptaka potrzebuje leku, to ten lek będzie dla niej informacją, która leczy, ale też mogę to słownie przekazać. Mogę zastosować homeopsychoterapię, która zadziała tak samo jak podanie leku. Mogę powiedzieć, dlaczego zachowujesz się jak ptak, kiedy jesteś człowiekiem? Czujecie, jaka to jest zmiana, jaka to jest różnica? W ogóle niesamowicie pacjent to odbiera, jak nagle usłyszy i zobaczy to. Ja mu powiem, że on potrzebuje leku z ptaka. I on nagle zobaczy te sny o lataniu, które miał, właśnie to poczucie klatki ciągłej, tak? Ta nadwrażliwość. On to wszystko zobaczy. I pacjent mi pomoże wyłonić ten lek. On może mieć wytatuowaną jaskółkę na przykład na przedramieniu. Czy pacjent, który potrzebuje leku z pająka, będzie miał hodowlę pająków, będzie kochał pająki i będzie miał też tatuaż z pająka. To wszystko jakby przed dobrym homeopatą nie da się ukryć tego stanu umysłu. Pacjent nie jest w stanie tego ukryć w żaden sposób. To tak jakbyśmy, jest taki film Złoty Kompas, nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, Złoty Kompas, Nicole Kidman,